Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy kotleciki z cukinii. I żeby je przygotować, potrzebujemy następujących składników. Jedną cukinię, tak około 800 g, może być żółta, może być zielona, pół łyżeczki soli, 170 g marchewki, czyli dwie średnie, 300 g ziemniaków, czyli dwa średnie, dwa jajka, 160 g zmielonych płatków owsianych, 120 g sera żółtego i po jednej łyżeczce przypraw papryki ostrej, papryki słodkiej, oregana, czosnku granulowanego, soli. A dodatkowo jeszcze do kotlecików potrzebujemy olej do ich usmażenia oraz mąkę do ich obtoczenia. Zaczniemy od cukinii, czyli jedną cukinię, która ma 800 g około. Tak jak mówiłam, żółta lub zielona. Obieramy. Wcieramy na tarce o grubych oczkach. Solimy pół łyżeczką soli, mieszamy i odstawiamy na 15 minut, żeby cukinia puściła soki. W międzyczasie marchewki obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. I tak samo robimy z 300 g ziemniaków, czyli dwa średnie mniej więcej wychodzą. Obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Po 15 minutach, kiedy cukinia puściła soki, musimy ją odcisnąć z nadmiaru wody. I dołączamy do startej marchewki ziemniaków. Teraz możemy dodać 120 g sera żółtego startego również na tarce o grubych oczkach. Dwa jajka, 160 g płatków owsianych, których zmieliliśmy w blenderze na bardzo drobno oraz przyprawy. Po jednej łyżeczce papryki ostrej, papryki słodkiej, oregana, czosnku granulowanego czy soli. Jednak tą mieszankę przypraw mogą Państwo sobie dowolnie modyfikować. Wszystko wsypujemy do środka i mieszamy ze sobą. Wszystko wymieszane, jak Państwo widzą, konsystencja jest dosyć luźna. Dlatego bierzemy sobie porcję na jeden kotlecik, porcja zależy od Państwa. Formujemy kotlecik, który następnie obtaczamy w mące. I te czynności, czyli branie porcji na kotlecik, obtaczanie w mące i kładzenie na patelnię robimy na bieżąco, jeżeli Państwo przygotują sobie kilka kotlecików naprzód. Niestety nie będą Państwo mogli podnieść z talerza, one się rozpadną i trzeba będzie na nowo je formować. Więc każdy kotlecik z osobna odmierzamy, formujemy, obtaczamy w mące i kładziemy na patelnię. Smażymy z obu stron, ale dwukrotnie, żeby się ładnie zrumieniły, a wszystko w środku oczywiście dobrze usmażyło.
i po usmażeniu musimy kotleciki ściągnąć i odsączyć na ręczniku papierowym z nadmiaru tego oleju. Po usmażeniu kotleciki mają taki złocisty kolor. Są super pomysłem na obiad. W środku wyglądają w ten sposób po upieczeniu. Zapraszam do ich pieczenia, a ja żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.